Spotykamy się w Holy Cross parafii w New Britain, aby przeżywać wspólnie dożynki parafialne. Jest to tradycja polska, którą tutaj Polonia kultywuje od wielu lat. Co roku rodziny polskie mogą spotkać się przy szkole Jana Pawła II przy parafii Holy Cross, aby wspólnie spędzić czas. Dzieci odnajdują tutaj zabawę. Rodzice mogą smacznie zjeść polskie potrawy, gołąbki, polskie placki, kiełbasę, pierogi. Jest to mobilizacja całej parafii, aby wszyscy dobrze się bawili i jest to jednocześnie zakończenie sezonu letniego i powrót do szkoły, do zajęć, do pracy. Drodzy Państwo, witam po raz trzeci na naszym parafialnym pikniku, tak zwanym dożynkach. Zorganizowane są, tak jak powiedziałem, po raz trzeci przy parafii Świętego Krzyża. Jest to podziękowanie najpierw Bogu za wspaniałe dary, które od Niego otrzymujemy, a szczególnie dary wiary, nadziei i miłości. No i oczywiście za wszystkich parafian, którzy dzisiaj, jak tu widzimy, bardzo licznie się naprawdę odnaleźli i wspólnie po południu spędzamy razem wspaniały czas. Oczywiście dzisiaj w sposób szczególny pamiętamy te wydarzenia sprzed 10 lat, a więc atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone. Podczas wszystkich mszy świętych modliliśmy się w intencji ofiar. Również prosiliśmy Boga o błogosławieństwo dla rodzin, dla krewnych, dla przyjaciół.
Jeszcze raz wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję, szczególnie parafianom ze wszystkich grup parafialnych oraz wszystkim przybyłym na dzisiejsze kolejne dożynki parafialne i już zapraszam, jeżeli Pan Bóg pozwoli, w przyszłym roku. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję.